Witam wszystkich, tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy bardzo przydatną funkcję właściwości obiektów. Na początek stwórzmy sobie kilka prostych obiektów: polilinia, prostokąt i koło. Ok, po zaznaczeniu jakiegoś obiektu. I klikając prawym przyciskiem myszy, na samym dole rozwijanego menu mamy ikonkę właściwości. Wchodzimy w nie. Pojawia się nam lista właściwości danego zaznaczonego obiektu. Mamy tu informację, że zaznaczony obiekt jest polilinią, o kolorze jak warstwa, czyli białego, rysowany na warstwie 0. O rodzaju linii, jak warstwa, skala rodzaju linii 1 i tak dalej. Gdybyśmy chcieli zmienić kolor obiektu, wystarczy tylko kliknąć na kolor i zmienić kolor obiektu. Gdybyśmy przykładowo chcieli zmienić szerokość danego obiektu, wystarczy skorzystać z pozycji szerokość globalna zmienię 0 na 5. Jak widać, nasz zielony obiekt zmienił grubość. Pokażę teraz bardzo ciekawą rzecz. Zmienię końcową szerokość segmentu na na przykład 15. Jest to jeszcze za mało, a więc zmienię na 50 i jak widać, stworzyła nam się bardzo ciekawa rzecz. Mała strzałka. Zmienię 50 jeszcze na więcej na 100. I jak widać, możemy w ciekawy sposób modyfikować nasze obiekty. Ok, idźmy dalej. Zaznaczam prostokąt i koło za jednym razem. Klikam kolor warstwy, zmieniam na niebieski albo czerwony. I jak widać, nasze obiekty zmieniają kolor. Gdybyśmy mieli kilka innych warstw, możemy w ten sposób też przemieszczać obiekty z jednej warstwy na drugą. Jak widzicie, warto znać funkcję właściwości, ponieważ gdy potrzebujemy dowiedzieć się czegoś o danym obiekcie, warto skorzystać z właściwości Autocada. Na dziś to by było tyle, także dziękuję bardzo i pozdrawiam.